Nie bez powodu znalazłyśmy się dzisiaj na cmentarzu przy kościele świętego Stanisława, który w tym roku obchodzi swoją 300. rocznicę powstania. Jesteśmy przy nagrobku Zenobi Fiotte, który stał się inspiracją dla Ani Pokory do zaproszenia Was na kolejny plener malarski w technice akwareli. Ania uwieczni kościółek barokowy oraz fragment najstarszego cmentarza w Skierniewicach. Zapraszam dzisiaj serdecznie wszystkich do malowania ze mną akwareli. Znajdujemy się dzisiaj na cmentarzu świętego Stanisława w Skierniewicach, najstarszym cmentarzu w tym mieście. I postanowiłam dzisiaj namalować przepiękny z tyłu za mną kościół barokowy. Na pierwszym planie będzie nagrobek Zenobi Fiotte, młodej dziewczyny, która zmarła w 1900 roku, mając 17 zaledwie lat. Zaczynamy od wstępnego szkicu. Ja sobie wcześniej troszeczkę roznaszkicowałam, ale chodzi o to, żeby wszystkie proporcje tego budynku zrobić w ryle. Ja tutaj robię pierwsza ta ściana kościoła świętego Stanisława, najważniejsza. My będziemy dzisiaj malować też Zenobię Fiotę, nagrobek na pierwszym planie, który zaraz zacznę szkicować, ale zaczniemy głównie od bryły kościoła. Na początek najważniejsza, ta pierwsza, linie do punktu zbiegu wyznaczają boki kościoła i trójspadzisty dach, który mamy, przepiękny, barokowy i oczywiście ta przebudówka. Więc ja sobie maluję, po prostu robię taki podział, który pozwala mi usytuować cały ten kościół. Już go mamy w bryle i teraz pomnik Zenobi Fiotte. Najważniejsza sprawa tu, czyli też do punktów zbiegu robimy linię i w ten sposób, żeby zaznaczyć bryłę tego pomnika. O, i on jest tutaj gdzieś. Na górze przybudówka i jeszcze płyta nagrobna. Gdzieś tutaj jest krzyż na wysokości okien, a nawet wyżej powinnam go zrobić. O. O. No i gdzieś tutaj drzewa. I zaczynamy, jak już mam wszystko, zaczynam sobie szkicować najpierw ten dach, delikatnie. Malujemy ekoliną, robimy szkic kościoła. To jest rozwodniona akwarela. Dzisiaj będzie malowanie akwarelą w plenerze. Zobaczcie, ja strasznie staram się to robić delikatnie, żeby nie przeginać. Tu gdzieś mamy na górze te wszystkie elementy i cztery okienka. Wyznaczam gdzieś tu jedno, drugie. Za szeroko zrobiłam. Jedno, drugie, trzecie i czwarte. Linia okien też sobie oddzielę tu kreseczką. Tu tak samo, hop, że one się gdzieś tu kończą. I tak samo w tę stronę do punktu zbiegu lecimy w drugą stronę, bardzo proszę. I też zaznaczam jedno okno, one są tak po bokach. Tu jeszcze jest jakieś słupy takie ozdobne i tu jest kolejne okno. Po środku mamy krzyż i na dole też jedno okno. Czyli wszystko na początku staram się rozrysować. I teraz spróbujemy pomnik. Pomnik naszej młodej dziewczyny. Zmarłej w Skierniewicach w 1900 roku. Na cmentarzu znajduje się bardzo dużo takich starych pomników. Jest to takie przepiękne lapidarium skierniewickie, gdzie mamy różne nagrobki, grobowce, przepiękne rzeczy z Piaskowca. Bardzo dużo znanych osób ze Skierniewic znajduje się tutaj na cmentarzu. Kawał historii związanej z tym kościołem. Jest to jeden z najstarszych kościołów w Skierniewicach. Tutaj jeszcze zrobię podcienie pod tym, bo potem będę to wszystko rozmazywać. Już jadę w tym momencie, tak przeskakuję z tematu na temat, ale też chcę powiedzieć, dlaczego tak robię, ponieważ piękne cienie teraz mamy tam i chciałabym, żeby szybko naszkicować te cienie. Skupię się teraz na przepięknych okienkach. Już zaczynamy wrysowywać powoli fragmenty okien.
otwarte tutaj gdzieś jest za tą. Mi się to trochę przesunęło, ale trudno. Żeby namalować głębie tych okien, trzeba je po prostu przyciemnić. Należy je przyciemnić. O! I tu mamy piękny parapet. Zaznaczamy ten parapet i następne okienko. Na to okienko już wchodzi krzyż na pierwszym planie, więc muszę go tutaj wydobyć. Bo za tym pomnikiem jest jeszcze drewniany krzyż, który wchodzi mi tutaj w to okno. Będę chciała tam gdzieś go z tyłu pociągnąć, że dalej mamy te witraże widoczne. I głębia tego okna. I następne okienko zaczyna się już tutaj. I podobna historia. Tu z kolei już wchodzi mi krzyż pomnika Zenobi Fiotę. Już sobie też go zaznaczę. No i tablica nagrobna. I z tyłu maluję dalej te okienka, które są za krzyżem. I zostało nam ostatnie okienko, które też dzielę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tam prawie sześć poprzecznych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. O. I też wypełniamy je. Już robimy głębie okna. To już się troszeczkę skupiam na detalach. O, i przechodzę już teraz do dachóweczki. Dachóweczka. Przepiękny. Ja nam tutaj, to dlatego, że maluję Zenobię Fiotę. Zerwał się wiatr. Tutaj na tym pojawiają się cienie drzewa. I zaczynamy przepiękny, trójspadzisty dach barokowy. Przykrywa barokową budowlę. Z takimi bardzo ładnymi gąsiorami, które próbuję tutaj wrysować. I znowu zaczyna się nasza dachóweczka. Już zrobimy, już będziemy mieć z głowy okna, kolejne okna malujemy. Tu są troszeczkę inne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć poprzecznych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I ta będzie szósta. I to samo tu. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I zaczynamy to okno, które jest jeszcze podzielone na mniejsze. Tu przepiękny cień zasuwa i już sobie mogę tu jeszcze ornamenty. Jakieś takie. Tu jeszcze jest jakaś rynna. I to wszystko zakreskowuję, ponieważ tutaj jest cień delikatnym. Zakreskowujemy. I jeszcze jedno okno, które jest tam w głębi. Musi być to naprawdę starannie, bo i tak będę zaraz lawować, czyli rozmywać jakby to troszeczkę to wszystko. Generalnie nasz barokowy kościółek jest tłem, ponieważ na pierwszym planie będziemy mieć nagrobek Zenobii. Tak, mamy już Zenobię. I zaczynamy teraz drzewa, które tak nam tutaj dzisiaj spokoju nie dają. Tam jeszcze są jakieś tablice pod oknami upamiętniające. Myślę, że powinnam nie tylko samą Zenobię tutaj namalować. O, jak fajnie mi tutaj spadają, słuchajcie, kreski. To jest bardzo fajne, dlatego że nadaje się ekspresji strasznie fajnej tej pracy. Ja się nigdy nie przejmuję, jak coś tam spada. Ja może tu napiszę w ogóle Fiotę. Może napiszemy krzyżyk świętej pamięci Zenobia Fiotę, żeby było wiadomo, żyła 17 lat, zmarła w 1900 roku. O, taka informacja. Bryła kościoła jest pięknie oświetlona, słońce nam wpada tylko tu, cała ta część tego kościoła jest w cieniu i ja tu już szybko zaznaczam. Tu jest jakaś ścieżka za tym nagrobkiem, która też jest w świetle i dopiero tu się zaczyna cień. Tu jeszcze mamy podcień,
przy krzyżu z Chrystusem. Tu jeszcze musimy Chrystusa ukrzyżowanego narysować. O. I zaczynamy drzewa. Ja chciałabym to drzewo, w moim przypadku jest to kasztan tutaj, który pięknie tutaj nam się przytulił do tego kościoła. Za tym stoi następny przepiękny okaz. Tu jeszcze jest jakiś nagrobek, ale nie wiem, czy będę go tak na siłę wrysowywała, ale niech on sobie tutaj jest, żeby Zenobi nie było przykro, że samotnie tutaj spoczywa. I tak naprawdę zaznaczę tu jeszcze cieniem miejsce, gdzie pięknie rosną te kasztany. Mamy maj, kasztany nam pięknie zakwitają i tu jest trawka. I teraz postaram się wyjąć pędzel, którym będę lawować. Nalaną mam tu już gotową wodę. Postaram się teraz rozmalować moją pracę. Tam, gdzie jest cień, będę się starała nakładać cień. Pięknie pomyka. Dalej w dzwonnicy w środku fragment cienia. Tu troszkę wędruje nam po dachu. Pod dachem całkowicie cień, który idzie właściwie taką smugą. Już tutaj płynie nam, zobaczcie, fajnie. I niech sobie płynie. Ja uwielbiam, jak akwarela się rozlewa. I płynie po całej pracy. I będę jeszcze chciała potem to wzmocnić. Tu mamy ciemniej i okienka, to zaznaczam. Ciemniej i okienka, ciemniej i okienka, ciemniej i okienka. A tu na całej pracy mam właściwie cień, dlatego że tam wszystko mi się schowało już w cieniu. O, i muszę go zaznaczyć, że on tutaj, ten kasztan rzuca nam cień na całą tą budowlę. Tylko tu fragmencik. Światło jest tylko na fragmenciku tego elementu. I robimy kolejną stronę kościoła. Zaznaczam delikatne cienie, bo tu akurat idzie światło przepięknie pod spodem. I tu nam pięknie oświetla środki okien. O. I tu już mamy cały czas światło. Nie domalowałam tu muru jeszcze. Zaraz go dorysuję z tej strony. Dobrze. I teraz tutaj, żeby jeszcze pokazać głębię, ja postaram się jeszcze wziąć trochę więcej tej farby, żeby zrobić trochę więcej tych drzew tutaj. Fajnie, bo to sobie tak płynie, a o to mi właśnie chodziło. I jeszcze bym chciała tylko tutaj zaznaczyć, że te cienie tam się rozkładają. O, zobaczcie, co się... Teraz sobie wykorzystałam wreszcie to, co mi tutaj skapnęło. Bo tu przepiękny jest cień, on nawet już teraz wychodzi tu. Więc cały ten dół można fajnie zamalować. I teraz znowu bierzemy piórko. Bardzo lubię pracować na mokrej pracy, żeby wydobyć głębię. O. I jeszcze raz jakby powtarzam całą historię, jak już mam tutaj namalowane wszystko delikatnie. Delikatny robię rysunek jeszcze raz tego przepięknego kościoła barokowego. Możemy jeszcze sobie zaznaczyć tutaj. O, jak fajnie tutaj takie rzeczy, jak się zdarzają, kleksiki, proszę. I te kleksiki powodują właśnie, że mamy ekspresję w malowaniu. Jak nam tu pięknie popłynęło, tu jeszcze mamy ten krzyż. Ja jeszcze postaram się wzmocnić głębię tych okien. Już teraz taką farbą ciemniejszą, żeby pokazać troszkę głębi. O. Dobrze jest właśnie troszeczkę. Widzicie, jak nabiera teraz wyrazu, jak troszkę wzmocniłam. Jeszcze bym podkręciła tutaj troszeczkę dach. Gdzie nie, gdzie. Mała korekta, żeby to było bardziej widoczne. I proszę.
I voilà. I kończymy oczywiście podpisem.